cześć. Zrobimy trochę stretch świadomości dla niektórych osób, które myślą, że pewne rzeczy są niemożliwe. Jak zobaczyć aurę w 5 minut? Większość z nas nadużywa widzenie centralne, co osłabia nasz wzrok. I widzenie peryferyjne, czyli to, co potrafimy zobaczyć tak bardziej po bokach, jest nieużywane i jest osłabione. A ta część, która odpowiada za widzenie peryferyjne, właśnie wyłapuje bardzo dużo niuansów i subtelności światła. Więc musisz najpierw wyćwiczyć swoje widzenie peryferyjne. Są różne ćwiczenia, ale jest jedno ćwiczenie, które spowoduje, że praktycznie w ciągu paru minut zaczniesz widzieć początki aury. Proste instrukcje. Wybierasz obiekt, na który chcesz się patrzeć. Przykładowo wybierzemy drzewo. Wybierasz jakieś drzewo. Patrzysz się na to drzewo i podnosisz wzrok do góry i w prawo o pół metra, gdzieś, gdzie jest niebo na przykład, gdzie nie ma innego drzewa, gdzie jest coś innego i patrzysz się tam. I świadomością, patrząc się tam wyżej pół metra w niebo, świadomością wracasz do tego drzewa. Masz takie uczucie, właśnie używa się wtedy peryferyjne widzenie, że widzisz niby to drzewo takim kątem oka, nie? Ale nie widzisz bezpośrednio. Ale całą twoją uwagę sprowadzasz na to drzewo, mimo to, że patrzysz się na to niebo, tam wyżej i w prawo, pół metra. Patrzysz się na tą przestrzeń tam wyżej i skupiasz swoją uwagę na to drzewo. Cała twoja uwaga jest na drzewie. Próbujesz popatrzeć na drzewo, nie patrząc na drzewo. Po paru minutach zacznie się pojawiać powoli, zaczniesz widzieć taki biały kontur naokoło drzewa. Możesz to wytrenować bardziej, ile ty chcesz. Aż może dojść do punktu, gdzie zaczniesz widzieć różne kolory, od zależności na jaki obiekt się patrzysz, na człowieka na przykład. Teraz wchodzi w grę, po co to robić, bo możesz się w tym specjalizować, używać to w jakiś sposób, a może nie, może to być dla fan. Ale bardzo ważne jest to, żeby zrobiło takie pyk w twojej świadomości, taki pstryk mały, który spowoduje, że są rzeczy, które nie są widoczne, a możesz je wytrenować, żeby widzieć. Bardziej ważne jest to dla twojej własnej świadomości, żebyś sam sobie obalił pewne mity, pewne ograniczenia, że pewne rzeczy są niemożliwe, że pewne rzeczy nie istnieją, żebyś mógł się otworzyć, bo jak jest ten taki otwór, to otwarcie świadomości to jest o wiele ważniejsze niż sama aura. Jest o wiele ważniejsze dla twojej osoby, ogólnie jako człowieka. Stajesz się bardziej receptywny, bardziej otwarty na nowe rzeczy. Więcej informacji wchodzi w ciebie. Więcej informacji z środowiska możesz wciągnąć. Tak jak praktycznie więcej informacji światła, trenując sobie peryferyjne widzenie. Prosty sposób, można wypróbować tu i teraz. Do zobaczenia następnym razem.